Dobry wieczór Państwu. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów poinformował nas, że od poniedziałku drożeją lekarstwa produkcji krajowej. Najwięcej leki, które zawierają spirytus, cukier i zioła. Podwyżka konieczna jest dla zachowania opłacalności produkcji. W przeciwnym razie trzeba byłoby ją nadal dotować lub wstrzymać. W wielu lekach są składniki sprowadzane z zagranicy. Krajowe surowce też podrożały. Ministerstwo Finansów zawiadamia również, że przygotowuje nowe zasady odpłatności za leki, jednakowe dla wszystkich. W godzinach popołudniowych zakończyły się akcje okupowania budynków publicznych przez działaczy KPN w Warszawie, Katowicach i Radomiu. W obecności przedstawicieli władz miejskich i sił porządkowych działacze KPN opuścili zajmowane lokale. Nie zaszła potrzeba użycia przymusu fizycznego. W Teatrze Wielkim w Warszawie premiera. Barbara Kędzierska, Bogdan Gola, Henryk Konwiński oraz Laco Adamik i Robert Satanowski to realizatorzy opery Aleksandra Borodina Kniaź Igor. Po raz pierwszy na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Dziś premiera. Ten wielki fresk historyczny należy do najwybitniejszych pozycji operowego repertuaru rosyjskiego. Obok polskich śpiewaków występują soliści radzieccy. W listopadzie Kniaź Igor na scenie opery w Wiedniu. To jest w końcu wielka słowiańska opera, rosyjska opera i myślę, że nasz gust muzyczny, pewna muzykalność nasza jest wrażliwa na to. Reżyser ma co robić, ma co inscenizować. Ona uważa ją za swoją ulubioną aktorkę. Aktorka zaś ceni w pani reżyser stanowczość, profesjonalizm i zdecydowanie. Na koncie duetu reżysersko-aktorskiego trzy filmy: Bez miłości, Debiutantka i Krzyk. Barbara Sass-Dort i Dorota Stalińska znów razem na planie nowego filmu pod tytułem Historia niemoralna. Jak wieści niesie, jest to opowieść o nich samych. Znanej pani reżyser i znanej aktorce. To jest bardzo ważna rola. Kochani, gramy jeszcze raz. Pudernica! Zawsze spóźniona. No, podtrzymaj. W tym wydaniu dziennika to już wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.